Teraz tutaj była taka dyskusja między mną i jednym z forumowiczów, można tak powiedzieć, o Gdańsku, który przyznały państwa zachodnie Polsce po I wojnie światowej, a znaczy przyznały nie w pełni Polsce, bo był wolnym miastem i tak dalej. I jakoby, gdyby nie Brytyjczycy, to byłby na pewno nasz i był bardziej nasz, połączony z nami handlowo i tak dalej. Kulturowo Gdańsk był niemiecki, chciał do Niemiec. I traktaty sobie, a chciał do Niemiec. I liczyło się vox populi. To nie tylko jest to, że Anglicy nie chcieli osłabić Niemiec za bardzo, bo myśleli, że Polska nie zatrzyma bolszewizmu, a Niemcy tak. To też oczywiście, ale generalnie decydowałaby vox populi. Gdyby przyznano Gdańsk Polsce, to by długo nie utrzymał się w Polsce, by coś wymyślono, żeby był tak umownie tylko w Polsce. Także to i tak generalnie w polityce i historii jest w ogóle, historia z polityką w przeszłości de facto, no to jest generalnie tak, że wszystko to vox populi, tylko to się liczy. Dopóki ludzie chcieli króla, to byli królowie. Jak nie chcieli, no to była rewolucja. Jak państwa zachodnie, na przykład trzymając się naszych spraw, przyznali Śląsk Niemcom częściowo, to były powstania śląskie i za trzecim razem tam. Także decyduje wola ludu, tu w ogóle nie ma co w ogóle, że jakiś traktat cokolwiek znaczy. Nie, traktat znaczy, jak lud chce go poprzeć, realizować, tak? Dlatego my się ciągle zastanawiamy, na przykład, czy NATO zadziała. No bo żeby NATO zadziałało, to ktoś musi chcieć umrzeć za NATO, nie? Na przykład. Dlatego my ciągle się zastanawiamy, nie? Chcieć umrzeć, znaczy akceptować możliwość, że umrze za NATO. No, za wolny świat, tak? Wir stehen für Frieden und Freiheit, jak mówią żołnierze Bundeswehry, którzy przybywają na manewry i zbierają te oddziały, które pokazują, że NATO może coś takiego zrobić, że szybko przyjść nam pomocą. To jest taka brygada niemiecko-norweska, co ciekawe. No. Decyduje wola ludu. Nie ma tutaj w ogóle. Ja jestem liberałem, nie demokratą. Nie uważam, że wola ludu jest nieomylna. To nie jest to. Ja tego nie powiedziałem. Ja tylko mówię, że ona decyduje. A czy ona jest mądra? Pewnie nie. Większość rzeczy, które się dzieją na świecie, nie jest mądra. Ale i ważne jest dobre prawo, liberalne prawo, które konstytucja na przykład gdzieś tam zrobi, ale nie taką durną jak nasza, która wszystkie nic nie domawia do końca, nie wiadomo i można ją interpretować na milion sposobów, tylko taką na przykład amerykańską. Amerykańska konstytucja jest dobrze przemyślana, tak samo jak kolegium elektorskie jest nieźle przemyślane. Więc można, nie? No, a więc ja nie mówię, że wola ludu ma być, powinna być arbitrem wszystkiego, ale de facto jest, bo żeby utrzymać dobrą konstytucję w mocy, co jest potrzebne? Wola ludu. Chęć obrony, na przykład, tego dokumentu. Tak samo jak chęć realizacji traktatu.